moi drodzy, w sanktuarium Andrzeja Boboli, tutaj na Mokotowie, mamy ten zaszczyt i to zadanie, by strzec relikwii integralnych Andrzeja Boboli i dawać im tych, którzy potrzebują, którzy o to proszą. Przekażemy teraz relikwie księdzu Krzysztofowi do parafii w Dudley. Podzieli się z nami teraz świadectwem, dlaczego te relikwie trafią do Dudley. Zapraszamy, można usiąść. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Chciałbym serdecznie podziękować czcigodnemu kustoszowi tego Narodowego Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, ojcu Pawłowi, za przekazanie mi relikwii Świętego Andrzeja Boboli, które będą czczone w mojej parafii, która zostanie podniesiona do rangi Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Stanach Zjednoczonych. Będzie to jedyne sanktuarium w Stanach Zjednoczonych świętego Andrzeja Boboli, a drugie poza granicami Polski, ponieważ pierwsze jest w Pińsku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich rodaków, całą Polonię, która uczestniczy w tej liturgii przekazania tych relikwii za pośrednictwem telewizji Republika. Dziękuję serdecznie Telewizji Republika za transmisję tej mszy świętej i umożliwienie widzom tego duchowego przeżycia niedzielnej Eucharystii. Kochani, chciałbym się podzielić z wami moim świadectwem, jakie znaki otrzymałem od świętego Andrzeja Boboli jako proboszcz w tej parafii, aby tworzyć to sanktuarium patrona Polski na terenie Stanów Zjednoczonych. Sam święty Andrzej Bobola, można powiedzieć, w cudowny sposób upomniał się o swój kult w tej jedynej parafii w Stanach Zjednoczonych. Jak wiecie, święty Andrzej Bobola jest największym męczennikiem świata i wielkim świętym, który ciągle upomina się o swój kult. I teraz upomniał się właśnie o ten kult w Dudley, w stanie Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych, w parafii, w której jestem proboszczem od 10 lat. Jak już chciałem się przedstawić, że moje imię Krzysztof, ksiądz Krzysztof Korcz, i borykałem się w tej parafii od początku z wieloma problemami, ale zawsze święty Andrzej Bobola przychodził mi z pomocą. Jak wiecie, teraz w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach zamykane są kościoły. W Stanach Zjednoczonych przede wszystkim dlatego, że nie ma nowej emigracji. Stara emigracja wymiera, a nowej nie widać na horyzoncie. I liczba moich parafian spadła do 120 rodzin. I w tym krytycznym momencie tej parafii, kiedy przyszła mi myśl, co robić, aby uratować tę parafię. Ale czas pandemii, można powiedzieć, jeszcze pogorszył tą sytuację. Dlatego byłem zmuszony, aby podjąć decyzję spotkania się z księdzem biskupem, ordynariuszem mojej diecezji, i zaproponować mu połączenie tej parafii z większą. I w tym momencie można powiedzieć, że święty Andrzej Bobola zainterweniował, bo to spotkanie było umówione na 29 czerwca
2023 roku. Jednak to spotkanie się nie odbyło, ponieważ ksiądz biskup odwołał to spotkanie dzień przed ze swoich osobistych przyczyn i to odwołane spotkanie, można powiedzieć, było opatrznościowe, ponieważ uchroniło tą parafię przed zamknięciem. I po tym odwołanym spotkaniu otrzymałem szczególne znaki od świętego Andrzeja Boboli, jak on chce uratować tą parafię. Zadzwonił do mnie mężczyzna z Chicago, który poprosił mnie o mszę świętą dziękczynną za powrót zdrowia jego żony, która miała udar mózgu. I po modlitwie wstawienniczej do świętego Andrzeja Boboli jego żona wróciła do zdrowia. I wtedy powiedziałem temu panu: proszę pana, to był cud, więc proszę dzwonić do sanktuarium, do Warszawy, do Strachociny, a nie do mojej parafii. A on mówi: księże, dzwonię, ponieważ miałem sen, żeby zamówić tą mszę świętą w parafii świętego Andrzeja Boboli w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zacząłem szukać na internecie, znalazłem księdza parafię i okazuje się, że to jest jedyna parafia w Stanach Zjednoczonych. I to, kochani, mnie bardzo zastanowiło, właśnie szczególnie ten sen: zamów tę mszę świętą w parafii świętego Andrzeja Boboli w Stanach Zjednoczonych. Zacząłem więcej czytać o świętym Andrzeju Boboli i to zainteresowanie pozwoliło mi zobaczyć, jak wielkim świętym jest święty Andrzej Bobola. Wiele treści wniosły świadectwa księdza prałata Niźnika, które czytałem czy też oglądałem na YouTubie. I zrozumiałem, że wszystkie objawienia świętego Andrzeja Boboli były wezwaniem, aby go czcić i szerzyć jego kult. I zrozumiałem, że święty Andrzej Bobola upomina się teraz o swój kult w mojej parafii. Wtedy ogarnęło mnie właśnie takie zawstydzenie, bo w mojej parafii, która powstała w 1952 roku, nigdy się nie modlono do świętego Andrzeja Boboli. Nie odmawiano litanii, nowenny, nie świętowano dnia wspomnienia 16 maja. Moi poprzednicy nie troszczyli się o szerzenie kultu, a ja prywatnie modliłem się litanią do świętego Andrzeja Boboli. I w czasie tego czasu, kiedy odebrałem ten telefon od tego pana, można powiedzieć, usłyszałem głos świętego Andrzeja Boboli: zacznijcie mnie czcić w Dudley, a ja pomogę wam uratować ten kościół. I od tego dnia zdecydowałem, że codziennie będziemy odmawiali litanię do świętego Andrzeja po Komunii Świętej. I po 2 tygodniach odmawiania tej litanii otrzymałem kolejny znak. Dzwoni do mnie prawnik i informuje mnie, że zmarła moja parafianka zostawiła dla parafii w spadku dużą sumę pieniędzy. Dla mnie był kolejny znak, że święty Andrzej Bobola chce uratować ten kościół. Przyszła myśl: zacznijcie mnie czcić w Dudley, a ja przyprowadzę tutaj wiernych. I kiedy dalej się modliłem, przyszła kolejna myśl, że jeżeli jest to jedyny kościół w Stanach Zjednoczonych, pierwszy kościół, który powstał na terenie USA i są tam relikwie, to może święty Andrzej Bobola chce mieć tam swoje sanktuarium. I te myśli się pogłębiały. Przygotowałem się do spotkania z księdzem biskupem, które było odwołane i odbyło się za miesiąc. I wtedy przyszła mi myśl, aby powiedzieć o tym księdzu biskupowi, ale też nie miałem odwagi, jak to powiedzieć. I można powiedzieć, święty Andrzej Bobola mi dał tą odwagę. Kiedy to spotkanie się odbyło, to najpierw przedstawiłem księdzu biskupowi właśnie sprawy materialno-duchowe parafii. Powiedziałem, że parafia jest w kryzysie, szczególnie braku wiernych. I ksiądz biskup nawet w tym momencie mi przerwał i powiedział: to co, będziemy łączyć tą parafię z większą?
Ja powiedziałem, nie, księże biskupie, ponieważ Pan Jezus nie chce, abym się poddał. I myślę, że święty Andrzej Bobola chce mieć tutaj sanktuarium, ponieważ mieszka tutaj w Stanach Zjednoczonych 10 milionów Polaków. I przybył do tego kościoła w swoich relikwiach, aby właśnie podtrzymywać wszystkich Polaków na duchu, łączyć właśnie ich rodziny, wypraszać dla nich łaski. Ale też powiedziałem, że święty Andrzej Bobola przybył też dla wszystkich chrześcijan i przywołałem tutaj encyklikę papieża Piusa XII, Niezwyciężony Bohater Chrystusowy, której papież napisał, że wszyscy chrześcijanie na całym świecie powinna śladować tego największego męczennika za wiarę i uczyć się od świętego Andrzeja Boboli wiary i męstwa. I kochani, po wysłuchaniu tego mojego świadectwa ksiądz biskup mi przerwał i powiedział, księże Krzysztofie, błogosławię ci na tworzenie tego dzieła. Przygotuj pierwszą nowennę, rozwijaj kult świętego Andrzeja Boboli i zobaczymy, jaka będzie wola Boża. I kochani, po wysłuchaniu właśnie tych słów ogarnęła mnie wielka radość, ale też zrozumiałem, jak wielkie wyzwanie mnie czeka. Dlatego zacząłem od razu działać. W zeszłym roku po tym spotkaniu z księdzem biskupem we wrześniu przybyłem do Polski i spotkałem się z kustoszami sanktuarium tutaj w Warszawie z ojcem Waldemarem i także z księdzem prałatem Niźnikiem w Strachocinie. Te spotkania były bardzo owocne i też obaj kustoszowie potwierdzili, że otrzymałem dużo znaków, aby krzewić kult świętego Andrzeja Boboli na terenie Stanów Zjednoczonych i tworzyć tam sanktuarium. I takim kolejnym znakiem świętego Andrzeja w budowie tego dzieła były narodowe rekolekcje poprowadzone przez księdza prałata Niźnika, kustosza sanktuarium ze Strachociny, który przybył w tym roku, w kwietniu, aby głosić te rekolekcje. A następnie takim wielkim znakiem była pierwsza nowenna do świętego Andrzeja Boboli w tej parafii, która odbyła się od 7 do 15 maja. I wtedy, kochani, święty Andrzej Bobola pokazał wielki znak, bo w czasie tej nowenny, w trzecim dniu tej nowenny, nastąpił cud uzdrowienia mojej parafianki z raka jelita grubego. Moja parafianka chorowała od stycznia tego roku i kiedy właśnie była ta nowenna, bardzo się modliła o uzdrowienie. I w tym czasie, kiedy właśnie trwała ta nowenna, prosiła i mnie, i wielu parafian o modlitwę, a szczególnie tego dnia 10 maja, ponieważ wiedziała, że tego dnia mają spotkać się lekarze, by podjąć decyzję, jaką chemioterapię rozpocznie następnego dnia. I wyobraźcie sobie, kochani, następnego dnia o godzinie 9 dzwoni lekarz i mówi, że nie będzie potrzebowała chemioterapii, że rak trzeciego stopnia zmniejszył się do 0,02 i może nawet nie będzie potrzebowała operacji. I w tym momencie ogarnęła ją wielka radość. Przyszła na plebanię, aby się tym podzielić. I wtedy ksiądz biskup, też zadzwoniłem do księdza biskupa, poinformowałem o tym. Pozwolił jej dać świadectwo o tym uzdrowieniu w czasie nowenny. I to świadectwo możemy też obejrzeć na mojej stronie parafialnej www.saintandrewbobola.com. I kochani, to był taki wymowny znak świętego Andrzeja Boboli, że chce, aby powstało to sanktuarium. Ale ja nadal się modliłem o wolę Bożą, czy rzeczywiście Bóg chce, żeby powstało to sanktuarium. Więc wybrałem się na pielgrzymkę pieszą w tym roku od 8 do 11 sierpnia z Nowego Jorku do Pensylwanii, do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. I w tych dniach głosiłem tam rekolekcje
w drodze dla pielgrzymów i głosiłem konferencję o świętym Andrzeju Boboli. Wtedy też wędrowały relikwie świętego Andrzeja Boboli, którymi pobłogosławił na zakończenie pielgrzymki biskup, arcybiskup Miami Tomasz Weński. I kochani, święty Andrzej Bobola właśnie po pielgrzymce pokazał mi kolejny znak, bo te wszystkie modlitwy, które zanosiliśmy w czasie pielgrzymki i przed, zostały wysłuchane, ponieważ poprosiłem o spotkanie księdza biskupa po pielgrzymce 19 sierpnia i na tym spotkaniu ksiądz biskup postanowił, że powstaje diecezjalne sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Dudley w stanie Massachusetts i została wyznaczona też data poświęcenia tego sanktuarium na 16 maja 2025 roku w czasie roku świętego. Obecnie są przygotowywane dokumenty do erygowania tego sanktuarium. Nowennę do świętego Andrzeja Boboli tuż przed poświęceniem poprowadzi ksiądz biskup Piotr Turzyński, delegat Episkopatu Polski do spraw emigracji polskiej, który weźmie udział w tych uroczystościach i spotkaniu z Polonią. Dlatego, kochani, dziękuję wam za wysłuchanie tego mojego świadectwa. Bardzo was proszę, kochani rodacy i całą Polonię proszę o modlitwę w tworzeniu tego dzieła, ponieważ jest to wielkie wyzwanie. Dlatego zapraszam wszystkich pielgrzymów do nawiedzenia naszego kościoła i te relikwie, które dzisiaj odbiorę, będą właśnie czczone publicznie przez pielgrzymów, ponieważ wprowadziliśmy już msze święte dla pielgrzymów o godzinie 12 i każdego 16 dnia miesiąca modlimy się za ojczyznę. Proszę wszystkich kapłanów i pracujących tam właśnie w polsko-amerykańskich parafiach kapłanów, aby wsparli mnie modlitewnie i też abyśmy wszyscy Polacy, wszyscy, cała Polonia zjednoczyła się w tworzeniu tego dzieła, bowiem będzie to jedyne sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w USA i w tych trudnych czasach święty Andrzej Bobola chce nam pomagać, nie tylko Polakom, ale wszystkim chrześcijanom, aby nie upadali na duchu i też dodaje im odwagi, aby bronili swoich wartości chrześcijańskich i swojej wiary. Dlatego jeszcze raz pozdrawiam was tutaj obecnych na Eucharystii. Dziękuję ojcu Pawłowi za przekazanie mi tych relikwii i proszę o waszą modlitwę. Niech święty Andrzej Bobola wyprasza nam wam wiele łask i ma w opiece naszą ojczyznę. Szczęść Boże. Zobacz, księże Krzysztofie, niech Pan Bóg błogosławi w tym dziele.